Odcinek 31. Rozdział 22. Kontrnatarcie aliantów. Patton wciąż skłaniał się ku natarciu od strony wybrzuszenia frontu wokół Bastogne, lecz jego cierpliwość została wystawiona na srogą próbę. Niemcy tymczasem święcili triumfy. Remer oświadczył, że Führer Begleitbrigade 31 grudnia odniosła wielki sukces w walkach defensywnych i oszacował, że brygada unieszkodliwiła wówczas 30 amerykańskich czołgów. Tej nocy alianci powstrzymali się od ataków, co pozwoliło Niemcom ustanowić nową linię obrony, co dla nas, wojowników wschodniego frontu, okazało się wielkim zaskoczeniem. Przyznał jednak, że pozbawiona większego doświadczenia bojowego amerykańska 87. Dywizja Piechoty również zasługiwała na słowa pochwały. W jej szeregach bili się znakomici żołnierze. Wśród nich było kilku komandosów znających biegle język niemiecki. Zdołali oni przeniknąć na nasze tyły i poderżnąć gardła wielu naszym ludziom wystawionym na czatach. Trudno jednak odszukać w amerykańskich materiałach jednoznaczne potwierdzenie stosowania podobnie nietypowej taktyki w tych potyczkach. Jednakże Niemcom kończyło się paliwo. Czołgi i samobieżne działa szturmowe mogły przejechać jeszcze 20 kilometrów. Remer powiadomił wówczas drogą radiową kwaterę korpusu, że jego formacja toczy właśnie ostatnią potyczkę, na jaką ją stać, i poprosił o przysłanie posiłków. Tymczasem na wschodnim skrzydle frontu rankiem 1 stycznia amerykańska 6. Dywizja Pancerna minęła Bastogne i przypuściła atak w kierunku Bizory, Neffe oraz Magere. Był to obszar, gdzie w pierwszym okresie oblężenia odbyło się wiele potyczek. Plan zakładał, że mało doświadczona 11. Dywizja Pancerna, współdziałając operującą na południowy zachód od Bastogne Dywizją Piechoty z 8. Korpusem Middletona, skieruje się do Mont de Saint-Étienne. Na drodze 11. Dywizji stanęły jednak połączone siły 3. Dywizji Granadierów oraz Führer Begleitbrigade. Patton zanotował: 11. Dywizja Pancerna jest całkowicie niedoświadczona i poniosła wielkie straty, nic przy tym nie zyskując. Szok po krwawych starciach z niemieckimi jednostkami pancernymi był olbrzymi. Dowódca dywizji był bliski załamania nerwowego. Oficerom nie udawało się utrzymać w ryzach podkomendnych. Po zaciekłych walkach o zrujnowaną wieś Chenonge, do których doszło 1 stycznia, Amerykanie rozstrzelali około 60 niemieckich jeńców. Patton zapisał wówczas w pamiętniku: doszło do pewnych niefortunnych incydentów, w wyniku których śmierć ponieśli jeńcy. Liczę, że uda się to zatuszować. Po gromach ciskanych na Niemców, którzy dopuścili się wcześniej masakry na skrzyżowaniu w Bonies koło Malmedy, incydenty te były dla Amerykanów wysoce niewygodne. Dzień 2 stycznia przywitał wprawdzie mroźny poranek, a na niebie nie dało się wypatrzyć ani jednej chmurki, jednak służby meteorologiczne ostrzegały, że nadchodzi pogorszenie pogody. Manteuffel starał się nakłonić Modla do pogodzenia się z faktem, że Bastogne nie zostanie zdobyte. Obaj wojskowi rozumieli, że muszą zarządzić odwrót wojsk. Model wiedział jednak, że na to nigdy nie zgodzi się Führer. Z niebezpiecznego położenia 2. Dywizji Pancernej oraz Dywizji Panzerlehr, które znajdowały się w Saint-Hubert oraz na wschód od Rochefort, doskonale zdawał sobie sprawę Lüttwitz i dlatego skłaniał się ku wycofaniu wojsk na wschodni brzeg rzeki Ourthe.
Poszczególne bataliony wchodzące w skład Führerbegleitbrigade liczyły już mniej niż 150 żołnierzy, a ich dowódcy byli ranni. Remmer twierdził, że zapasy paliwa nie wystarczą nawet, by odholować uszkodzone czołgi. Odpowiedź, jaka nadeszła z Adelhorst, była łatwa do przewidzenia. Hitler domagał się podjęcia kolejnego natarcia 4 stycznia, obiecując przy tym wsparcie 12. Dywizji Pancernej SS oraz świeżych sił w postaci Dywizji Grenadierów Ludowych. Tłumacząc swój upór, dowodził, że wprawdzie armie Rzeszy nie zdołały dotrzeć do linii Mozy, lecz ich natarcie przynajmniej powstrzymało Eisenhowera przed przeprowadzeniem ofensywy w regionie Rury. Zgodnie z planem pierwsza Armia Brytyjska, 30. Korpus rozpoczęły ofensywę 3 stycznia. 7. Korpus Collinsa oraz Dywizja Pancerna na czele przepuściły atak na odcinku między Hotton i Mannheim. Na wschodniej flance osłaniał go 18. Korpus Powietrzno-Desantowy Ridgewaya. Ich pochód znacznie jednak utrudniały pogarszające się warunki pogodowe. Znów spadł śnieg, na drogach utworzył się lód i pojawiła mgła. Shermany co jakiś czas wpadały w poślizg i zsuwały się na pobocza. Słaba widoczność oznaczała, że jednostki naziemne nie mogły liczyć na wsparcie z powietrza myśliwców bombardujących. Niemcy natomiast, mimo że zdziesiątkowani, stawiali zaciekły opór nacierającym jednostkom alianckim. Udało się wprawdzie wyprzeć 116. Dywizję Pancerną z miasta Hotton, lecz niemiecka artyleria nawet podczas wycofywania się prowadziła ciągły ostrzał, równając z ziemią miejskie zabudowania. Zniszczone zostały budynki mieszczące teatr, szkołę, kościół, tartak, kawiarnie, Fanfare Royal, sklepiki przy głównej ulicy, domy mieszkalne oraz gmach Hotel de la Paix. Jedyną niezniszczoną budowlą było podium dla orkiestry usytuowane na wysepce na rzece Urt. Ucierpiał jedynie daszek, który poszatkowały odłamki pocisków. Manteuffel posłuchał rozkazów płynących z Altchorst i 4 stycznia przeprowadził kolejne natarcie na Bastoń. Tym razem Niemcy atakowali z północy i północnego wschodu, a na czele posuwała się Dywizja Pancerna oraz 12. Dywizja Pancerna SS, którą wspierały dwie dywizje grenadierów ludowych. Na północy, o sporym szczęściu, mogli mówić żołnierze 502. Pułku Piechoty Spadochronowej, którzy po przedłużającej się bitwie doczekali się przerwy w walkach. Jeden z grenadierów pancernych z dywizji zgubił się w zasypanej śniegiem okolicy. Po pewnym czasie nieopodal dojrzał jakiegoś żołnierza, który stał w okopie zwrócony do niego plecami. Uznał, że musi to być żołnierz niemiecki, po czym podszedł i klepnąwszy go w ramię spytał, co to za miejsce. Spadochroniarz amerykański, mimo że zupełnie zaskoczony najściem Niemca, zdołał powalić go na ziemię i obezwładnić. W trakcie przesłuchania wyszło na jaw, że jest gońcem kompanii, który przenosił informacje dotyczące ataku planowanego na poranek następnego dnia. Przesłuchującym wyjawił nawet miejsca zgrupowania planowanego na godzinę 4 rano. W początku wszystkie te rewelacje wydawały się pułkowemu śledczemu zbyt piękne, by mogły być prawdziwe. Uznał, że jeniec próbuje celowo wprowadzić aliantów w błąd, by zasiać zamęt w obozie nieprzyjaciela. W końcu jednak zaczął podejrzewać, że podawane przez grenadiera informacje są autentyczne. Natychmiast powiadomiono o zbliżającym się ataku sztab 101. Dywizji Powietrzno-Desantowej i w stan gotowości postawiono wszystkie dostępne bataliony artylerii polowej oraz plutony moździerzy.
Amerykanom udało się pokrzyżować szyki dywizji SS nacierającej na 502 pułk piechoty dzięki kontruderzeniu od północy. Jednak oprócz tego ofensywa niemiecka w kotle wokół Bastoń, jak przyjęło się określać zmagania na tym terenie, rozwijała się zgodnie z zamysłem atakujących. W okolicach wsi Chan, będącej w czasie świąt Bożego Narodzenia areną zmagań bitewnych, Niemcy natarli teraz na 327 pułk piechoty szybowcowej. Zażarte walki toczyły się też na południowym zachodzie sektora. W poważnych opałach znalazła się 6. Dywizja Pancerna, na którą runął atak dywizji Hitlerjugend. Gdy załamał się jeden z batalionów formacji amerykańskiej, zarządzono odwrót generalny, tracąc Marget i Wardin. Całkowitego załamania się frontu na tym odcinku udało się aliantom uniknąć tylko dzięki skoncentrowaniu ognia artyleryjskiego. W zmaganiach błędy popełniła nawet doświadczona amerykańska 6. Dywizja Pancerna. Amerykańscy dowódcy jednostek wszystkich szczebli nie raportowali wystarczająco dokładnie zajmowanych pozycji, przez co zapanował chaos. Jeden ze sztabowców w kwaterze dywizji żalił się. Informując o swoich współrzędnych, oddziały często podawały błędne dane, przy czym margines błędu wynosił nawet kilka kilometrów. Analizując sytuację z bardziej ogólnej perspektywy, stwierdził, że amerykańskie dywizje zbyt wielką wagę przywiązywały do osłaniania skrzydeł. W wielu przypadkach dowódcy jednostek uzależniali marsz naprzód od tego, czy inne formacje zapewnią osłonę ich flankom, mimo że tak naprawdę mogli doskonale poradzić sobie bez ich pomocy. Oficer walczący 6. Dywizji Pancernej podzielił się z kolegami taką radą. Jeśli zdarzy się wam wkroczyć do wsi i wkoło nie widać będzie żywego ducha, zachowajcie szczególną ostrożność. Oznacza to, że mieszkańcy pochowali się w piwnicach w oczekiwaniu na bitwę, ponieważ wiedzą, że niedaleko zaczaili się na was Niemcy. Wielu żołnierzy alianckich wyparło ze świadomości cierpienie belgijskich cywilów, skupiając się wyłącznie na walce z wrogiem. Ci natomiast, którzy nie zobojętnieli na całe życie, zostali naznaczeni przez okropieństwa, których byli świadkami. Ze wsi, stanowiących główny cel ostrzału artyleryjskiego, nie pozostał kamień na kamieniu. Płonęły chałupy i stodoły na farmach. Kobiety i dzieci wygnane z domów przez Niemców często były okaleczone lub zabite przez miny lub artylerię obu stron. Dodatkowe zagrożenie dla uciekających przez śnieżne pustkowia stanowiły myśliwce bombardujące, których piloci, widząc ciemne sylwetki na tle śniegu, często mylili cywilów z wrogiem. Żołnierze amerykańscy wszędzie natrafiali na poranione, ryczące z bólu zwierzęta gospodarskie i głodne psy, wgryzające się w mięso ciężko poranionych, lecz wciąż jeszcze żywych krów i koni. Woda pitna była skażona białym fosforem pochodzącym z pocisków lub bomb. Amerykanie starali się umożliwić ewakuację miejscowej ludności w bezpieczniejsze miejsca, jednak w chaosie bitewnym nie zawsze było to wykonalne. 3 stycznia w sektorze na zachód od Bastoń 17. Dywizja Powietrzno-Desantowa przejęła pozycję od Dywizji Pancernej, która w ciągu czterodniowych walk zdołała pokonać jedynie 10-kilometrowy odcinek, okupując go 660 zabitymi i 54 zniszczonymi czołgami. Pierwsza akcja zmieniających ich spadochroniarzy zakończyła się równie fatalnie. 4 stycznia Patton zapisał w pamiętniku. 17. Dywizja Powietrzno-Desantowa, która atakowała tego ranka,
wróciła mocno poobijana. Z meldunków wynika, że niektóre bataliony straciły aż 40% personelu. Oczywiście jest to rażąca przesada i efekt histerii. 17. Dywizja Powietrzno-Desantowa, próbująca na zachód od Bastoń przebić się w kierunku Flamereurs i Flamizul, napotkała na swojej drodze znacznie przewyższającą ją doświadczeniem Führerbegleitbrigadę oraz dywizję grenadierów pancernych. Oficer 17. Dywizji skarżył się. Żołnierze przysłani nam jako posiłki padają plackiem na dźwięk pierwszego wystrzału nieprzyjaciela i nie raczą nawet osłaniać ogniem posuwających się do przodu kolegów. Amerykańscy żołnierze dzielili się następującymi radami. Niemcy trzymają się określonego wzorca ataku. Najpierw idzie przygotowanie artyleryjskie, potem natarcie pancerne, a na końcu żołnierze piechoty. Nigdy nie należy rzucać się do ucieczki, ponieważ szanse na przeżycie w takim wypadku są minimalne. Należy przeczekać ostrzał artyleryjski, nie wyściubiając nawet nosa z okopu. Trzeba też przeczekać natarcie czołgowe i dopiero potem należy ujawnić się i zająć się piechotą. Nie wywieszajcie białej flagi. Zaczekajcie, aż nieprzyjaciel podejdzie blisko. Poczęstujcie szkopów zmasowanym ogniem. Oficerowie zrozumieli też, że muszą poinstruować swych ludzi, jak mają się zachować do czasu przybycia pomocy medycznej, w zależności od tego, jakie rany odniosą. Każdy musi zatroszczyć się o siebie samego, zanim odnajdzie go sanitariusz. Nikt nie ma prawa przerywać walki, by pomóc koledze. Postępowanie takie miało jednak swoje ograniczenia, gdyż ciężko ranni żołnierze, którym nie zapewniono natychmiastowej pomocy, mogli przeżyć najwyżej pół godziny. W ramach 17. Dywizji Powietrzno-Desantowej działał batalion czołgów, którego obsługa stanowili wyłącznie czarnoskórzy. Pułkownik dywizji meldował: nasze chłopaki bezgranicznie im ufają. Czołgusz używaliśmy w ten sposób, by chroniły nacierającą piechotę. W pierwszej fali natarcia szły czołgi z chłopakami jadącymi na zewnątrz kadłuba, a dopiero za nimi drużyny piechoty w kolumnach. Ostatnią falę stanowili specjalnie wyselekcjonowani żołnierze, których zadaniem było koszenie szkopów w białych pelerynach. Zakamuflowani Niemcy czaili się do momentu, aż wyminął ich nasze czołgi i większa część sił wojsk piechoty, po czym wyskakiwali z kryjówek i strzelali naszym w plecy. I właśnie z nimi radzili sobie nasi żołnierze posuwający się w ogonie kompanii. Po zajęciu przez Amerykanów nowych pozycji tworzenie okopów okazywało się najczęściej niemożliwe, ponieważ ziemia była zamarznięta na kamień. Postanowiono wówczas skorzystać z haubic polowych kalibru 155 mm. Celowano w konkretne miejsca lub teren, na którym zamierzano utworzyć okop, po czym salwami tworzono leje w ziemi, znacznie ułatwiające dalszą pracę. Trudno się dziwić, że 17. Dywizja Powietrzno-Desantowa, której przyszło zmagać się z zaprawionymi w bojach przeciwnikiem, przeszła wtedy prawdziwy chrzest ogniowy. W kwaterze 12. Grupy Armii odnotowano: 17. Dywizja dostała tęgie lanie, a w swojej pierwszej dużej akcji brakowało jej zaciętości. Niektórzy żołnierze dali jednak popis bezprzykładnego heroizmu. Jednym z bohaterów był sierżant Izidor Jachman, pochodzący z Berlina Żyd, który zdążył wyemigrować do Stanów Zjednoczonych. Na polu bitwy zabrał bazukę zabitemu koledze i ocalił swoją kompanię, niszcząc dwa czołgi nieprzyjaciela. Sam stracił przy tym życie
i pośmiertnie został odznaczony medalem honoru. Niewiele lepiej na zachodzie radziła sobie 87. Dywizja Piechoty, która natknęła się na równie wymagającego przeciwnika w postaci Kampfgruppe z dywizji Panzerlehr. W stosunku do żołnierzy tej jednostki wciąż zgłaszano uwagi dotyczące zbyt dużego zużycia amunicji. Służący w jej szeregach sierżant opisał, jak pewien żołnierz, strzelając do Niemca, opróżnił cały magazynek, a potem kolejny, choć wiadomo było, że pierwszy strzał był skuteczny. W innym starciu z działa kalibru 57 mm wystrzelono blisko 40 pocisków przeciwpancernych, kierując niemal wszystkie w górne piętra budynku, gdzie, jak sądzono, kryli się Niemcy. Nieprzyjaciel tymczasem przyczaił się w piwnicy i na parterze, gdzie oczekiwał naszego ataku. Mimo pochwał, jakich nie szczędził jej Remer, 87. Dywizja Piechoty popełniała w walce wszystkie błędy typowe dla nowicjuszy. Na dźwięk nadlatujących pocisków moździerzowych żołnierze zastygali w miejscu, zamiast ruszyć biegiem przed siebie i w ten sposób uniknąć zranienia. Natomiast na widok rannych kolegów w ich stronę śpieszyło kilku sprawnych, zamiast zostawić to postępującym na tyłach sanitariuszom. Zarówno 87. Dywizja Piechoty, jak i 17. Dywizja Powietrzno-Desantowa nie zaznały wcześniej wojny prowadzonej w warunkach zimowych. W rezultacie wielu żołnierzy doznało odmrożeń. Radzono im wprawdzie, by załatwili sobie o dwa rozmiary za duże hełmy, tak by zmieściły się w nich co najmniej dwie pary skarpet, lecz gdy żołnierze zostali rzuceni do boju, było już na to za późno. Na wyczyny niedoświadczonych dywizji Middleton reagował przygnębieniem, zaś Patton nie posiadał się ze wściekłości, bowiem od postawy owych młodzików zależało teraz jego dobre imię. Rozwój wypadków umocnił w nim tylko przekonanie, że kontratak powinien się kierować na liczącą 80 kilometrów podstawę niemieckiego przyczółka. Za niepowodzenia winą obarczał Montgomery'ego, ale też Bradley'a, który domagał się angażowania nowych dywizji w walki wokół Bastogne. Zniechęcenie amerykańskiego generała musiało być doprawdy wielkie, skoro zdobył się na tak pesymistyczną wizję. Nadal możemy przegrać tę wojnę. Niemcom bardziej niż tam we znaki dają się mrozy i głód, lecz to oni walczą mężniej. Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie głupota naszych nowo powołanych pod broń żołnierzy. W swoich rachubach Patton nie brał jednak pod uwagę, że przy fatalnym stanie dróg u podstawy przyczółka niemieckiego, trudnym terenie oraz srogiej zimie, która znacznie utrudniała aliantom prowadzenie działań lotniczych, forsowany przez niego manewr nie mógł zagwarantować szybkiego zwycięstwa. Niewiele lepiej alianci radzili sobie z ofensywą w sektorze północnym, mimo że lwia część sił niemieckich została przesunięta w okolice Bastogne. Ziemię pokrywała metrowa warstwa śniegu, trzymał 20-stopniowy mróz. Drogi były oblodzone i choć wysypywano je żwirem, czołgi wpadały w poślizg i zjeżdżały na pobocza, niszcząc przy okazji linię łączności i spowalniając ruch drogowy. Na niewiele zdały się metalowe ćwieki, które przypinano do gąsienic czołgów, ponieważ bardzo szybko ścierały się w zetknięciu z podłożem i przestawały spełniać swoją funkcję. Zamarzająca mgła oznaczała, że samoloty obserwacyjne mogły latać tylko w niektórych porach dnia, a myśliwce bombardujące były na dobre uziemione. Wyjątkowo ciężkie walki toczyła druga dywizja pancerna,
która natknęła się w niedobitki niemieckiej drugiej dywizji pancernej. Na skutek wyjątkowo szczęśliwego strzału oddanego przez Niemców z 88 w kierunku koron drzew zginęło 50 żołnierzy naszej piechoty zmotoryzowanej. Były to rekordowe straty, zanotowano po wystrzeleniu pojedynczego pocisku niemieckiego. W meldunkach pierwszej armii donoszono jednak. Udało się oczyścić z nieprzyjacielskich wojsk zarówno Trois-Ponts, jak i Rechamore i o zmierzchu zdołano zabezpieczyć front na odcinku Erlon, Ancommont, Dermont, Mergeval. Dywizja powietrzno-desantowa pojmała 500 jeńców. Marszałek polny Montgomery, który o godzinie 14 złożył wizytę Hodgesowi, był niezwykle zadowolony z postępów wojsk i wciąż powtarzał z ożywieniem: świetny spektakl, świetny spektakl. Poinformował Hodgesa, że dwie brygady wchodzące w skład walijskiej 53. Dywizji, skoro świt, podejmą próbę przebicia się na zachód, by nie utracić kontaktu ze skrzydłami drugiej dywizji pancernej. Kontrnatarcie alianckie napotykało znacznie większy opór niż zakładał Bradley. Hansen zanotował, że nawet druga dywizja pancerna pod dowództwem Bulldoga generała Erniego Harmona napotyka taki sam opór, a trudny teren sprawia, że nie jest w stanie osiągnąć rozpędu. Tymczasem na południe od Rochefort oddziały brytyjskiej 6. Dywizji Powietrzno-Desantowej posuwały się w kierunku miejscowości Bur, do której 4 dni wcześniej dotarł belgijski szwadron rozpoznawczy. O godzinie 13 do ataku przystąpił batalion Lancashire, wchodzący w skład pułku spadochronowego. Ogień moździerzy prowadzony przez grenadierów pancernych z dywizji Panzer-Lehr spowodował duże straty wśród Brytyjczyków, jednak ani on, ani ostrzał z 6 dział szturmowych i broni maszynowej nie powstrzymał kompanii A przed przedarciem się do miasteczka. W tym momencie do kontrofensywy przystąpili grenadierzy pancerni wspierani przez Tygrysa. Z odsieczą przybyły Shermany z pułku pancernego. Jednak również one nie radziły sobie na oblodzonych drogach. Niemcy zostali odparci dopiero po zmroku, ale w nocy kilka razy ponowili ataki, używając pocisków smugowych, od których ogniem zajęły się okoliczne chałupy i stodoły. Nazajutrz, mimo ciągłego ostrzału artyleryjskiego, spadochroniarze brytyjscy zdołali odeprzeć 5 fal ataków nieprzyjaciela i utrzymać pozycję w wiosce. W samym środku wsi stał samotny niemiecki Tygrys, niewiele sobie robiąc z ostrzału prowadzonego z pancerzownic Piat, stanowiących brytyjski, mniej skuteczny odpowiednik amerykańskich bazuk. Niemiecka artyleria oraz ów samotny Tygrys zdołali łącznie zniszczyć aż 16 Shermanów z pułku, przy każdym wystrzale oddawanym przez bestie z działu kalibru 88 mm drżały mury okolicznych domów, a z okien wypadały szyby. Nie było jak ewakuować rannych, ponieważ w polu rażenia broni maszynowej Tygrysa znajdowała się główna ulica. Czołg prowadził tak intensywny ostrzał, że personel medyczny nie miał nawet możliwości dostarczyć opatrunków rannym spadochroniarzom. Posłużono się wówczas fortelem. Opatrunki przytwierdzano taśmą klejącą do magazynków karabinowych i przerzucano w poprzek ulicy, celując w rozbite siłą wybuchów okno. W końcu zdziesiątkowani spadochroniarze doczekali się posiłków w postaci kompanii batalionu pułku lekkiej piechoty. Późnym wieczorem Niemcy przy wsparciu 2 Tygrysów przypuścili kolejną szarżę i zdołali wypchnąć nowo przybyłych żołnierzy lekkiej piechoty z dopiero co
zajętych pozycji we wsi. 5 stycznia spadochroniarze dom po domu zaczęli systematycznie oczyszczanie wsi z Niemców, używając często granatów i bagnetów. Kryjący się w piwnicach Belgowie obawiali się, że w ramach akcji alianci mogą wziąć ich za Niemców i zrzucić po schodach granaty, dlatego krzykiem próbowali uprzedzić ich, że są cywilami. Wielu mieszkańców znalazło schronienie w miejscowym seminarium o nazwie Alumnar, jednak po jakimś czasie ludzie zaczęli chorować na czerwonkę, niektórzy oszaleli ze strachu przed ciągle spadającymi pociskami i warunki stały się nie do zniesienia. Za dnia dywizja Panzerler przeprowadziła jeszcze kolejne rozpaczliwe kontrnatarcia, tym razem zaprzęgając do pracy aż 4 ciężkie tygrysy. Wraz jednak z nadejściem nocy Brytyjczycy zlikwidowali ostatnie gniazda obrony nieprzyjaciela. 2 batalion, którym życie straciło 7 oficerów oraz 182 szeregowców, przesunięto do rezerwy. Jego miejsce zajął batalion pułku spadochronowego, natomiast pułk huzarów zluzował żołnierzy z pułku Fallschirmjägermeister. W czasie, gdy o wioskę toczono krwawe starcia, mieszkańcy musieli pozostawać w ciemnych piwniczkach. 14-letnia Yvonne Louvieux zapamiętała słowa swej matki, która radziła dzieciom, by przytulały się mocno do siebie. W ten sposób, gdyby któryś z nich trafił pocisk, zginęłyby wszystkie razem. Po 3 dniach, gdy rodzina nie miała już nic do jedzenia, z wyjątkiem jabłek, walki ucichły, a wtedy wszyscy ostrożnie wyszli z piwnicy. Tapczan w pokoju poplamiony był krwią jakiegoś rannego żołnierza. 70% budynków we wsi obrócono w gruzy lub poważnie uszkodzono. Zginęła większość zwierząt gospodarskich. Zerwane druty telefoniczne, a spoczerniałego od sadzy śniegu sterczały przewody elektryczne pod napięciem, grożąc porażeniem. Na ziemi gdzieniegdzie leżały ludzkie kończyny oderwane od tułowia siłą eksplozji. Natura z nieco złowieszczą dokładnością zatroszczyła się o pewną symetrię w rachunku zysków i strat. Podczas walk na świat przyszło 2 dzieci i 2 osoby poniosły śmierć. Do kolejnych zgonów doszło już po ustaniu walk, gdy mieszkańcy nieopatrznie wchodzili na pozostawione miny. Inna rodzina po powrocie do domu ujrzała przerażający widok. Z sufitu w dużym pokoju zwisało coś, co w pierwszej chwili wzięli za nagie ludzkie ciało. Dopiero po bliższym przyjrzeniu się zrozumieli, że to zwłoki hodowanej przez nich świni. Niemcy zarżnęli ją i przystąpili do sprawiania tuszy, lecz przeszkodził im atak aliantów. Rodzina mogła mówić o sporym szczęściu, ponieważ większość ich sąsiadów straciła wszystkie zwierzęta gospodarskie, przechowywane szynki i inne zapasy, które wyjęli niemieccy żołnierze. Konie pociągowe i pasze zarekwirował Wehrmacht. We wsi zostało tak mało jedzenia, że trzeba było ubić pozostałego przy życiu rosłego byka, aby nakarmić mieszkańców. Gdy go zabijano, scenie przypatrywali się wszyscy mieszkańcy, łącznie z maleńkimi dziećmi. W sztabie 12. Grupy Armii nadal panował bojowy nastrój, a generał Bradley nie mógł się doczekać, aż dojdzie do spotkania 1. oraz 3. Armii. Jego niecierpliwość brała się stąd, że w tym samym momencie miał odzyskać dowództwo nad 1. Armią. Pamiętnikarz generała Hodgesa w notatce z 6 stycznia stwierdził jednak, że sztabowcy tutaj uważają za śmiechu wartą sugestię generała Sieberta, zastępcy szefa sztabu 12. Grupy Armii,
który jest zdania, że powinniśmy być gotowi na rychłe załamanie się nieprzyjaciela. Sugestię taką za raczej niepoważną uznawał nawet generał Lytton Joe Collins. Nazajutrz Bradley w rozmowie telefonicznej poinformował Pattona, że Niemcy wycofują się z kotła wokół Bastoń, cały ciężki sprzęt i wojsko. Sztabowcy Pattona mieli zgoła odmienne zdanie na ten temat. Opierali się na doniesieniach oficerów służb wywiadowczych wszystkich dywizji i korpusów, którzy oznajmiali, że nie ma dowodów na tego typu aktywność nieprzyjaciela, zaś 6. Dywizja Pancerna właśnie odpierała najpotężniejsze kontrnatarcie niemieckie w dziejach całej kampanii.